Ej, mam dobry pomysł. Piroman Melek. Weź to podpal, kurde, bo tak brzydko wyglądasz, to jest dramat. Masz 5 sekund na zostawienie subskrypcji oraz łapki w górę pod tym filmem. Jeśli to zrobisz, napisz komentarz zrobione, a przypnę tobie serduszko. Siemano, siemano, witajcie. Z tej strony Wujek Melek, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta. Witajcie, witajcie moi drodzy na moim kanale. Jeżeli tu są no, oczywiście nowe osoby, to wiecie co robić. Zostawcie słupa i komentarz i łapkę w górę pod tym filmem. Ogólnie od ostatniego filmiku się dużo zmieniło na mapie. Na mojej mapie. Jak mogliście zauważyć, jeżeli jeszcze nie zauważyliście, mam pszczółki, zrobiłem im specjalny ogród. Mają tutaj od groma kwiatków. No jest tutaj dość sporo tych uli. Chociaż jak im zabieram miodek, to się bardzo denerwują. Dlatego je przypalam ogniem. No po prostu rozpalam ognisko pod ulem i zbieram wtedy cały miód z ula. Ula, tak? Ula, no. O. No ta. Co mogłoby innego w tej grze lecieć? Cholerny deszcz, jak ja tego nienawidzę. Powiedzcie też, że nienawidzicie. Nie da się włączyć tego deszczu w ogóle. Nie ma Minecrafta bez deszczu. To jest tak irytująca pogoda. Taka depresyjna. Przestanie padać? Oje, bardzo dziękuję. Patrzcie się, ile ich tam jest. A wiecie, wiedzieliście o tym? Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Zaraz wam wszystko powiem, co się pozmieniało. Idziemy pierwsze tutaj. O. Ja o tym nie wiedziałem. Do tych skrzynek, co tu są tutaj i tutaj, zaraz przejdziemy. Ale pierwsze to musimy iść do pszczółek. No, jak się pszczółki rozmnażają, jakby ktoś pytał. Uhu, impreza! I jest mała pszczółka, mały gucio. Co to jest? Kto tą grę robił? Nie no, fajna sprawa, nie? Tu są dynie, krówki. No i ogólnie taka sprawa, taka, wiecie, tu są krówki, tu jest siano dla nich, żeby się rozmnażały. Może się będą chciały. O, będą się chciały. Będą się bardzo chciały. Dobra, no to tutaj rozmnożymy, ile się da. Jeszcze jakaś jedna się znajdzie. Nie. Za dużo miłości już dostały. No i ogólnie, jak jest ich już za dużo, biorę miecza, łotam je po dupie i wsadzam mięso do pieca. No ta. No, bardzo fajny. Tu jest ogólnie skrzynka. Co to mi za drzewo tam wyrosło? Nie lubię takich drzew. Skrzynka z drewnem, tak? Na budowę domu, bo prawdopodobnie mój dom stanie w tym miejscu. Jest takie fajne wzgórze, że ogólnie tu mam koncepcję, żeby to przerobić i zrobić taki wielki wiatrak, młyn, czy jak to się nazywa. Będzie pięknie, zacne. Ale jak go zbuduję, to jeszcze nie wiem. Nie mam pomysłu. Znaczy wiem, jak wygląda wiatrak, ale nie wiem, jak się za niego zabrać ogólnie. No tu będzie ogólnie dom stał. No i tak, po mapie dużo się pozmieniało. Bo tak, tam jest jedna wioska, tam jest druga, tam jest trzecia wioska villagerów, tam jest jakaś glina, tam jest jakaś dżungla. Trochę pochodziłem po mapie, pozwiedzałem i patrzcie się, co znalazłem. A, i czekajcie, gdzieś tutaj, o, spawner zombie, dokładnie tak. No i tak, mam szmaragdy, kompas, marchewkę, co tu jeszcze mamy, zbroję, końską, diamentową, siodełko też mamy, znacznik, kurde, na buroka też mamy, nasiona ziemnioka, dyni, ziarnko kakaowe, bambusy, trzcina cukrowa, kaktusy, arbuzy, no po prostu wszystko mam. A, no i kurde, najważniejsze. Ile mam diamentów? 15 diamentów ma. Redstone'a też trochę pozbierałem. Przyda się do jakichś robionych jakichś tych systemów. To się też lapis przyda. Metalu trochę tak średnio bym miał. Dwa staki dopiero. Ogólnie to z kopaniem surowców jest taka beka, że ja sobie zrobiłem zejście ogólnie do Mordoru. Nie no, zrobiłem sobie zejście do kopalni. No wiecie, co ja odwaliłem? Teraz mam wysokość chyba 115, a ja jestem na tym, na górce, nie? No i jakby to powiedzieć, ja kopałem na 13. A powinienem kopać, bo nie wiem, czy to jest od jakiejś ostatniej aktualizacji. Nie wiem, kiedyś to pozmieniało.
wyczytałem w internecie, że po prostu dużo dużo surowców jest na poziomie minus 59. No i powiem wam, że dość sporo tego tam wylatuje. Ogólnie to na takiej wysokości minus 50 jest łupkowe cegły. Są bardzo fajne, taki czarne cegły. Będziemy je wykorzystywać do budowy domu, ale jeszcze nie wiem, jak. No taki skromny domek będzie. Nie będę tu jakoś szalał. Oj, zniszczyłem prawie dynię. Po co mi ta dynia? Dawaj to wszystko. Rozwaliłem na... No ta. Dobra, to ogólnie tutaj powinno zniknąć, ale na razie nie będę tego niszczył. Mam oczywiście też, dodałem sobie modyfikację od szybkiego zbierania drewna, bo powiem wam tak, że takie zbieranie takich drzew, takich, no to jest jeszcze fajne, nie? Bo to szybko pozbieram, ale nienawidzę zbierać takich drzew, to tak wyrastałem takie, no, to jest słabe. To jest słabe drzewo, nie podało mi się tak. Wiem, mógłbym wybudować na sadzonko jakiś tam klocek postawić, żeby nie rosło takie duże drzewa, ale mi się po prostu nie chciało. Tak to szybciej zbieram drewno, dlatego mam prawie pół skrzynki drewna. Ale to wiecie, na budowę domu. Z modami zawsze jest przyjemnie, zabawnie. Tam jakaś pszczółka, co ona robi, nie wiem, ona sobie lata, zwiedza. No i plan jest taki, żeby dom wybudować w tym miejscu. Taki skromniutki dom, tylko nie wiem, czy będzie wejście w tą stronę, czy w tą stronę. Jeszcze zobaczymy. Tak samo to muszę przerobić. Ale to chyba będzie poza odcinkiem, już będziecie po prostu w następnym odcinku widzieć młyn. Tak samo nie wiem, czy mi się w tym odcinku uda zrobić ten domek, ale coś tam postaramy się zrobić. No, magazyn też się pasowałoby zrobić, bo na te przedmioty, żeby był porządek, ład. Też mam jakieś sadzonki tych buraków, tego to wszystko pasowało posadzić, żeby było tego więcej. No ale dobra, pierwsze zacznijmy od budowy domku. Jaki domek postawi, no? No mam te cegły takie czorne cegły. Oj, jak to się nazywa? Łupkowe cegły. Dobrze, mamy łupkowe cegły. Jakby tu zacząć? No trzeba fundament zrobić, nie? Mi to się zawsze takie podobają domy, wiecie jakie? Takie parterowe. Takie domy mi się bardzo podobają. Chyba takie zrobię. Ale zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Bo zawsze się może, wiecie, koncepcja zmienić w trakcie budowania domu. Najlepiej to taki, wiecie, pasowałby taki wybudować taki modern, nowoczesny budynek. Dobra. Mam cegły. Jak to teraz zacząć? No chyba... Jak będę wychodził z domu, to żebym widział ten młyn, co tu będzie kiedyś. Więc raczej gdzieś tutaj trzeba zacząć. Krówki prawdopodobnie stamtąd zlikwiduję, te pszczoły tak samo wylecą stamtąd. Ale na razie niech tam są. No tak. No i oczywiście Marek się teraz bawi w budowniczego, chociaż nie umie. Ale zawsze się coś tam postara, nie? Kurde, z tymi cegłami to tak średnio to wygląda. No, ogólnie to koncepcja moja, nie wiem, czy wam się taka podoba, ale coś tutaj kombinuję, tylko te muczenie tych cholernych krów mnie tutaj doprowadza do szału. Tu będzie takie przejście, ale mi się wydaje, że to malutkie będzie. Te krówki muszą stąd wylecieć, a tam jest Enderman, szmacierz jeden. No i już udaje Dauna. O kurwa, zostaw mnie. Aj, nie bij mnie. Aj. Peda mnie goni. Aj, oj ty kurde. Ty. No ta. No chodź. Masz po dupie. Chodź tu. Patrzę się w ciebie. Co mi zrobisz? Nie wejdziesz tu. Ła! On tyle bije? Nie wiedziałem. Gdzie jest moja tarcza, szmato? O, enderpearl. Dobra, kładziemy się spać. Jest elegancko, zrobiło się jasno. Wszędzie te pszczoły się mi się ogólnie pojawiają. Dobra, ogólnie to koncepcja jest tak. Postawimy lek klocka. Tutaj powinno być ogólnie... O, nie. To jest fajne. Takie, wiecie.
O, to właśnie zrobimy takie coś, tu ładnie, tak. Tyk, tyk, pięknie. Zamknąć mordy! Tak, tak, nie zgadzacie się ze mną, no dobra. Ale to ogólnie to jest małe. To jest małe tutaj. Tu sobie zrobię okno, a co? Nie wolno mi. Ale tutaj to trzeba przesunąć. Tutaj nie może być. Krówki muszą z tym chyba wylecieć, coś mi się wydaje. Bo będą mi tu becać, kurde, jak ja będę spał sobie smacznie. Prawdopodobnie ten dom będzie się, jakby to powiedzieć, upgrade'ował. Ale to zobaczymy, jak to będzie z czasem. Co się będzie z tym domem działo. Postaram się wszystko dokumentować na filmach, ale no wiecie jak to, nie zawsze wychodzi. Potrzebuję drewno. Zamknąć mordy. Proszę was. Lubię was, ale was zaraz zabiję. Patrzcie się jak to Melek elegancko robi. Wszystko w drewnie. Lubi drewniane domy. Bo innego nie umie zrobić. No ta. Tak to wygląda. To okno mi się już nie podoba. Chociaż niech takie jest. I zawsze będę w komentarzach: Melek, co ty to budujesz za gówno? Shut the fuck up. Głupie krowy. Ale proszę się nie śmiać ze mnie. Ja pierdzielę się zesrałem. Widziałem, coś widziałem tam. Złego. A to był tylko creeper. Nie wybuchaj, proszę cię. Dobra, elegancko nie wybuchł. Dobra, ja się tu pobawię. Z krówkami je prawdopodobnie gdzieś przyniosę. I widzimy się za chwilę. No i oczywiście domkiem coś tutaj pokombinuję. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Melek postawił łóżko pod oknem. On lubi spać w przeciągu. No i ogólnie to tak, w ogóle mam domek bez dachu. Na razie tak to wygląda. Tutaj jest takie wejście, takie wiecie, pomocnicze. No i ogólnie domek wygląda tak. Znaczy domek, no jakiś Melek postawił jakiegoś klocka. No tak to wygląda. Na początek powinno mi wystarczyć. Jak coś, to zawsze będę tutaj coś, wiecie, upgrade'ował, żeby to lepiej wyglądało. Jeszcze zostało mi zrobić jakiś ładny daszek. Tylko nie wiem, czy to zrobić daszek, wiecie, z każdej strony spad, czy taki dwuspadowy dach. Jak to zrobić, kurde? Chyba, że podnieść jeszcze jedno. No chyba trzeba będzie podnieść jeszcze o jedno. Zrobimy. Będzie elegancko, kurde. A ja, kurde. Melek budowniczy. No. Co wyście myśleli, że co? Że ja się, kurde, co? Nie znam? Nie no, nie znam się. Ja tu jakieś klocki stawiam i myślę, że umiem budować. Nie no, coś się ogarnie. Na pewno jakiś lepszy domek się jeszcze zrobi, kurde. Taki elegancki. Zobaczcie, będziecie chcieli jeszcze ode mnie save'a do tej mapy. Zobaczycie, że tak będzie. Ja muszę zrobić jakiś teraz daszek piękny. Muszę zrobić jakiś piękny daszek do tego. Tak to nie będzie. Tak jest. Schodki muszą być. I się zrobi zaraz, nie? Ale to zobaczycie za chwilę, bo ja się tutaj pewnie pobawię w jakieś odwracanie tych bloków cholernych. Żeby to jakoś zacnie wyglądało. No ta, na przykład tak. Co to jest? Kto to stawiał? Widzowie, jakby to powiedzieć, skończyłem swój projekt domowy, ale nie jestem z niego zadowolony. Co to za klocek jest? Tak to wygląda, tu jest jakiś deal leży, bo musiałem sobie rusztowanie zrobić. W środku wygląda tak. Nie ma tu jakiejś rewelacji. Ale jak na pierwszy domek może być, nie? No a co dalej?
się okaże. Tutaj oczywiście mogę sobie wejść, pszczółki pooglądać, krówki, tam będzie duży młyn zrobiony, będzie przerobione, ale to zobaczycie pewnie w następnym odcinku, chociaż może mi się uda zrobić to na odcinku, no zobaczymy. Ale ten dom, co to jest? Kto to robił? Czy ja naprawdę takie coś wybudowałem? Stać mi na coś lepszego. Powiem wam tyle, stać mi na coś lepszego, a postawić coś takiego. No tak. A postawić coś takiego. Może z tym będzie jakoś lepiej wyglądało? Opa. Opa. No tak, na pewno. Będę się bawił. No tak. Klockę nie musisz postawić? No tak. No co jest, kurwa? Czemu nie chcę postawić tego klocka? No co jest? Może po prostu tak. O, dobra. Tak będzie łatwiej. Takie ostatnie szlify dekoracyjne. Ta-da. O, tutaj brakło. Kurczę, nie mam już tego. Trzeba zrobić, nie? Kurde, pszenicy mam tyle. Ulala. Krówki będę miał co jeść. A potem je zamorduję. Z zimną krwią. No da, bo to jest popłytka. To będzie tak. To też chyba nie postawię, bo co? No bo tu jest ten. No zrobimy tak. Aha. I tu też. Aha. I tu też walnę sobie taki. No, kurwa, deal. To też sobie takiego dilta. Ależ to pięknie, Melek, zrobiłeś. Wygląda to jak gówno, ale co to? Ja tu będę mieszkał, nie wy. Nie no, taki tam domek skromny. Z widokiem na drzewa. Idziemy spać, bo tu śmierdzi. No ta, nie, proszę. No już myślałem, bo zaczął, jak kładłem się spać, to zaczął padać deszcz. Zaczął padać deszcz, no fajnie. Pozbieramy sobie pszenicę. A co? Nie wolno mi. Wolno. Dużo tej pszenicy. No jak pięknie wykarczował. Ile mi takie pole jedno dało? Prawie całe 3 staki, więc jest fajnie. No, tutaj trzeba tam... Chyba krówką trochę sianka zanieść. Oczywiście, że to zrobię. Te dynie stąd wylecą, bo już mnie irytują. A tu są krówki, zapomniałem. Nie przynosiłem. Tyk. Zrobimy sobie od razu tak. Ciach. Tu dajemy węgiel, połowę węgla. Tu przepalamy to, tamto. I teraz krówki, chodźcie się pobawić. Wujek Melek co tutaj... Fajne małe krówki zrobi. Co ty robisz, debilu? To sobie zostawimy tutaj. Dobra, nie betcie mi tam. No powiem wam tak, no... Budowałem chyba lepsze domki. Chyba za chwilę to zburzę. Nie ma tu jakieś C4, żeby to wysadzić. Nie no, tak to nie będzie wyglądało. Co to jest? No ta... I tytuł odcinka. Melek nie był zadowolony ze swojego domu. Wyburzył go. Podpalił go. Ej, mam dobry pomysł. Piroman Melek. Weź to podpal, kurde, bo tak brzydko wyglądasz, to jest dramat. Płoń pochodnio. Tutaj nie może być. Najlepsze rozwiązanie to jest takie, żeby to spalić. Tylko wezmę tutaj, przytnę to drzewko, żeby mi się cały las nie spalił. O nie. Niech płonie. Płonie ognisko w lesie. No i tak to właśnie jest. Tak to właśnie jest. Melkowi nie spodobał się domek, to go podpalił. XD. Ta-dam! Ogólnie to nie mogę zostawić tego domku tak, po prostu wiecie, spalonego do gołej ziemi. I zrobiłem coś takiego zacnego. Mam nadzieję, że wam się teraz podoba.
Tylko te kwiatki mi tu nie pasują. Nie ma jakichś kwiatków, co są takie większe, albo jakieś, tutaj winorośla puścić. Tylko skrajna winorośla weźmy. No ogólnie tak to wygląda w środku, taki przyrodny, malutki domek. Mi się podoba, malutki. Po co mi większy? Tak to ładnie wygląda, z tyłu nie ma w ogóle okien. Ogrodzony jest takim, powiedzmy, żywopłotem wokół. No, nie mówcie, że jest nieładny. Wchodzimy do środka, idziemy spać. Tu prawdopodobnie powstanie jakiś stojak na zbroję albo coś takiego, no ale na razie nie ma czasu. Ale w sumie nie wiem, jak się stojak na zbroję robi. No to jest pytanie. I ogólnie jestem głodny. No. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jak na pierwszy domek, jest ok. Później się coś ładniejszego jeszcze zbuduje. Na początek musi starczyć. Po co nam dom, nie wiadomo jaki. Kurde, 100 metrów na 100 metrów zwaliwaliście. Po co mi taki dom? Domek ma być tylko po to, żeby przyjść po ciężkim dniu pracy do domu, położyć się, zobaczyć na krowy, jak tam ładnie się mucą, lub na pszczółki. Jak się młócą. No, tutaj będzie taki fajny domek. Ciekawe, jakby to na shaderach wyglądało. Jestem bardzo ciekaw. Może to sprawdzimy na następnym odcinku. Co wy na to? Na shaderach? No, tak, byczki. Na shaderach musimy to sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Nie ma opcji. A na shaderach wygląda to tak. Tylko nie wiem, czemu mapa mi się... O, już się naprawiła. Na shaderach wygląda to tak. No, bardzo ładny domek. Na shaderach, no cały świat Minecraft wygląda elegancko. No po co więcej? Ile mamy FPS-ów? 70. Kurczę, blady. Shadery robią swoją robotę, ale zjadają niestety FPS-y. No ale coś za coś, nie? Pięknie to wygląda, mój domek zacny jest zajebisty. Kto to robił? Kto to budował? Kto to projektował? Wujek Belek. Ale ogólnie ja bym to... Tutaj ten daszek bym równo dał z tym. Dał tak, po prostu. O jedno. No ale dobra, już tego nie będę przerabiał. Tak, niech zostanie na razie. Potem się coś innego wymyśli. Na pewno będę chciał wybudować domek taki nowoczesny, ale do tego potrzebuję jakiegoś białego materiału. Na pewno nie wełny. Jakaś glina, coś takiego, jakiś cement. No, a na cement trzeba dość dużo roboty, kurde. Chociaż zapomniałem, jak się robi cement. Czy jak się to tam nazywa. Dobra, czoty. Pszczółki, a właśnie, a jak pszczółki? Co tam pszczółki? Chcecie jabłuszko? Nie chcę mi jabłuszka. W ogóle co z pszczołami można jeszcze robić? Oprócz tego, że mogę robić mikstury, żeby tam nie być zatrutym na przykład, ale co jeszcze mogę pozyskać z miodu? No na nie wiem. Ja ogólnie w Minecrafta grałem ostatni raz, nie wiem jak... Nie, w Minecrafcie jeszcze pszczół nie było, więc chyba pewnie prawdopodobnie to dość dawno było. No ale na shaderach to pięknie wygląda, kurde, kto to robi? Patrzcie się, jaki zacno hołpa. Z cieniami, no to wygląda, nie? To się od razu prezentuje, a nie jak bez shaderów taka kupa. Nie, no ale taki ładny domek, tylko nie wiem, czy tutaj robić, w domku robić magazyn? Czy po prostu obok domku, gdzieś na przykład w domku zejść jakieś do po prostu do magazynu, coś takiego, czy obok robić... Dajcie mi znać w komentarzu. Może coś tutaj wymyślimy razem, wspólnie. Zawsze jestem chętny, wiecie, na jakieś tam propozycje, nie? Te kwiatki to najlepsze. Kołyszą się wiatrem. Wiatrem? Wietrzem? Tak samo to, dokładnie. A to jest chyba... Zobaczmy ustawienia graficzne. Szybka jest jak... No to nie wiem, tak chyba na shaderach to chyba nie działa. Jak tam krówki? Co tam? Mucenie? Nie, no może innym razem. Poza odcinkiem, hehe.
No i plan jest taki. To ogólnie tutaj to zniknie na pewno. Muszę, mam dużo tych, no, sadzonek. No, tutaj mam jakieś nasiona, to wszystko muszę posadzić. Buraka, chcę mieć buraka. Jeden jest. To ogólnie tutaj przerobię, zrobię jakiś tutaj wielki młyn i wokół niego będzie no, posiana pszenica, ale to będzie taka bardziej dla wyglądu zrobiona farma niż dla po prostu pozyskiwania dużej ilości pszenicy. Bo pewnie taka do pozyskiwania dużej ilości pszenicy to pewnie będzie zrobiona taka automatyczna. Znaczy automatyczna, no taka wiecie, no z wodą i tak dalej. Chyba, że są jakieś nowe, może poszukam po internecie, zrobię jakąś nowoczesną, że się sama będzie po prostu, będzie się wszystko samo ładnie robiło. Chociaż uważam, że taka z wodą jest też fajna. No i pasowałoby zrobić mob grindera, tylko jeszcze nie wiem w którym miejscu. Bo nie chcę ogólnie robić tutaj jakiegoś takiego klocka, postawię tutaj w tym miejscu i tu po prostu będzie mob grinder, a tu taki piękny domek sobie stoi, a tu taki klocek. No, kto to projektował? Tam jest spawner, ale to jest za nisko, to są spawner zombiaków. Do wiosek pasowałoby zrobić jakieś kolejki, no kurde, tyle tutaj do roboty, że ja nie wiem kiedy ja to wszystko zrobię. I czy ogólnie mam grać na shaderach w Minecrafcie, czy bez shaderów, dajcie mi znać. No i to tyle w tym filmiku, trzymajcie się, papatki, do następnego odcinka, znowu jestem głodny, cholera jasna. Papatki, hej, jo.